Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Odpowiadam na pytanie, czy płacz może być formą autoagresji. Taki długi, częsty, bardzo męczący, bardzo wykańczający płacz. Oczywiście może być, ponieważ wszystko może być formą autoagresji. Natomiast z opisu, który dostałam, nie uważam, żeby to była autoagresja. Jaki jest opis? Opis jest taki, że dziewczyna miała bardzo stresujące dzieciństwo, DDA, typowe DDD i oczywiście długim, męczącym, bardzo zaangażowanym płaczem reagowała na sytuację w domu i zasadniczo jej tak zostało. Potrafi płakać godzinami, bardzo ją później boli głowa, wywołuje to jakieś kłopotliwe sytuacje społeczne, tak, bo idzie na przykład ulicą, bardzo zapłakana i nie widziała nikogo w tym stanie na ulicy. Ja widziałam osoby w tym stanie na ulicy, choć faktycznie mało kto potrafi się z czymś takim nie schować. Sama nieraz byłam w tym stanie na ulicy. To było coś takiego, że ja myślałam, że ja zawsze całe życie będę płakać. A okazało się, że nie. Płacz jak każda inna potrzeba fizjologiczna, gdy przestaje mieć zastosowanie, to po prostu przestaje się pojawiać. Jaka jest przede wszystkim fizjologiczna, a więc i psychologiczna, psychohigieniczna, psychosomatyczna rola płaczu? Płacz jest sposobem regulacji emocji, reakcją ciała na zdarzenia psychiczne, które nas przeciążają. Po prostu i już. To tak jak na przykład szczękanie zębami, trzęsienie się, kiedy jest nam zimno. To służy temu, żeby rozgrzać organizm. Płacz służy temu, żeby uciąć pewną sytuację. Kiedy płaczemy, to są to sytuacje, w których czujemy się tak źle, że jest to dla nas jasny komunikat, że mamy czegoś dość. Dwa, płacz odwraca uwagę od takiego kompulsywnego przeżuwania jakiejś emocji. Płacz jest wybuchem emocji, a to, co jest najważniejsze w emocjach, to to, że one mają być krótkotrwałe i mają nam odpuszczać. I ludzie przewlekle zestresowani, ludzie przewlekle nieszczęśliwi, wychowani w nieszczęśliwych domach, prowadzący nieszczęśliwe życia, ludzie, którzy nie uporali się ze swoimi jakimiś trudnościami, problemami, wyobrażeniami o świecie, niezaspokojonymi oczekiwaniami wobec świata, mają tendencję do przeżuwania swoich emocji, czyli przeciągania ich w czasie, takiego mielenia w głowie 100 tysięcy razy, a dlaczego, a czemu, a czy on, a czy ona i tak dalej. I to już jest nerwicowe i to jest bardzo szkodliwe. To jest faktycznie trzymające nas w miejscu i męczące. A wybuch emocji służy temu, żeby to uciąć. Jak to działa, że ucina? Po pierwsze, płacz wykańcza fizycznie. Po płaczu jesteśmy tak zmęczeni i tak wyprani, że najzwyczajniej w świecie jedyne, co chcemy zrobić, zazwyczaj to pójść spać. Prawidłowe przeżywanie emocji to jest jak odbieranie SMS-a, maila. To znaczy nasz układ współczulny, podświadomość, całość naszego jakby doświadczenia życiowego w sensie psychobiologicznym wysyła nam informację, co takie głębokie ja sądzi na temat danej sytuacji. Czyli jeśli odczuwam smutek, to znaczy, że nie chcę ponosić pewnych strat lub przykrości. Jeśli jestem wściekły, to znaczy, że ktoś przekracza moje granice i tak dalej. I emocja powinna przychodzić, tak jakby zapukać, my na nią patrzymy, mówimy sobie, aha, okej. Możemy zareagować, oczywiście wypadałoby zareagować, no nie tylko takie okej, bo to też nie jest zdrowe. Jeśli jesteś wściekły, uderz pięścią w stół, krzyknij na kogoś, dlaczego nie?
jakieś spiritual bypassingowe bzdury, które dziś są bardzo popularne, mówią ci, że nie wolno się unosić. Wolno się unosić, trzeba się unosić. Jeśli ktoś przekracza twoje granice, masz być lwem, a nie zajączkiem w noże. Jeśli jest ci smutno, popłacz, tak? Posiedź z melancholią, popatrz przez okno, szczególnie takie deszczowo-listopadowe, jak dzisiaj. I ta emocja ma przyjść, poinformować cię dobrze, co ty na coś, i odejść. Natomiast nieprawidłowe przeżywanie emocji to jest albo emocja wolnopłynąca. W zaburzeniach lękowych jest nawet taka kategoria jak lęk wolnopłynący. To jest tak zwany lęk uogólniony, czyli lęk, który się czuje cały czas. A drugim końcem, drugą skrajnością jest nadmierne przeżywanie emocji, wybuchowość tak zwana. Jeśli nie potrafisz zapanować nad emocjami, nie potrafisz ich powstrzymać, opanować, zrozumieć w ogóle, czym one są, tylko poddajesz im na przykład swoje myślenie, tak? Pozwalasz im eskalować, nakręcasz się. To są nieprawidłowe sposoby przeżywania emocji. I oczywiście płakanie takie po godzinę albo dłużej może być eskalowane, może być nieprawidłowym przeżywaniem emocji, kompulsją, uzależnieniem, autoagresją. Płacz jest przede wszystkim reakcją albo na bardzo traumatyczne wydarzenie jednorazowe, albo na rzeczy, które się powtarzają. Na powtarzający się smutek, tak? Smutek, im bardziej się powtarza, tym bardziej jest smutny. Wyobraź sobie cokolwiek. Rozstania, śmierci, przykre słowa od kogoś bliskiego, niemożliwość porozumienia się z bliską osobą, choroby. Jeśli takie coś wydarza się raz, to sobie z tym radzisz, ale jeśli wydarza się 10, 15, to zaczynasz to odbierać jako fatum. To się robi naprawdę strasznie przykre. No i teraz tak, twoje emocjonalne stany, twoje egzystencjalne położenia nie muszą mieć materializacji w świecie zewnętrznym. Poczucie bycia niekochanym, poczucie bycia traktowanym niesprawiedliwie, poczucie zagrożenia. To są rzeczy, do których nasz układ nerwowy przyzwyczaja się w dzieciństwie i to się ciągnie, jeśli tego nie rozwiążemy. To się po prostu ciągnie i w naszym poczuciu narasta. Tak więc te napady płaczu są ciągle reakcją na to samo, co jest nierozwiązane. Uważam, że dopóki nasza egzystencja nas w jakiś sposób rani, to będziemy płakać długo i rzęsiście. I oczywiście jest tak, że możesz mieć pretensje do noża, że cię rani, podczas gdy to ty sam opierasz się dłonią o ostrze, tak? To jest zupełnie druga sprawa, to co ty robisz ze swoją egzystencją. Ale sam fakt, że będzie ci leciała krew w kontakcie z ostrzem noża, pozostaje po prostu faktem, więc tak samo inne elementy rzeczywistości naszej egzystencji mogą nas ranić. To, że problem jest prawdopodobnie w naszej własnej interpretacji, to jest inna sprawa. Natomiast przykrość jest, smutek, stres są realne. Samo nasze poczucie, że nigdy nas nikt nie pokocha na przykład, albo że ludzie traktują nas niesprawiedliwie, nieustająco nakręca wytwarzanie kolejnych emocji, tak zwanych negatywnych, stresu, przykrości, smutku. Osoba, która mnie zapytała o ten płacz, powiedziała też, że ona nie potrafi się wydrzeć, nie potrafi kogoś sponiewierać swoją postawą w konflikcie. Szczerze mówiąc, ja bardzo wierzę w to, że nie potrafi się postawić, nie potrafi krzyknąć. Natomiast to, że nie potrafi sponiewierać, nie uwierzę. Ponieważ każda osoba, która nie potrafi czynnie postawić granic, jest bierno-agresywna w samoobronie.
Więc osoby, które nie krzyczą, które nie walą pięścią w stół, które nie potrafią powiedzieć wypierdalaj, to są osoby, które sączą jad, które robią z siebie ofiarę, które robią triangulację, które widzą agresora tam, gdzie go nie ma, często w swojej ofierze, a to jeszcze bardziej nakręca poczucie no właśnie bycia ofiarą smutku, pokrzywdzenia. Dopóki chcemy siebie widzieć jako ofiarę innych ludzi, dopóty mamy ogrom powodów do płaczu. Bardzo każdej osobie, która nie potrafi krzyknąć na innych, radzę zacząć w ogóle śledzić temat biernej agresji u siebie. Bo my wszyscy mamy w sobie tyle samo agresji, bo agresja służy bronieniu własnych granic. I jeśli nie masz, potocznie mówiąc, jaj, żeby bronić swoich granic otwarcie, to bronisz ich podstępem. Więc jest bardzo prawdopodobne, że to, że rzeczywistość i twoja egzystencja cię rani, jest spowodowane tym, jak ty odbierasz innych ludzi i jak ich traktujesz. I teraz odpowiadając na pytanie, czy do meritum w końcu, czy płacz taki właśnie długi, intensywny może być formą autoagresji? Może. Wszystko, co służy odciąganiu nas od rozwiązania problemu i daje nam inne nagrody, może być autoagresją. Jakie nagrody daje autoagresja? Ano takie, że nic nie musisz, ponieważ jesteś w trakcie autoagresji. Na tym polegają uzależnienia na przykład. Na tym polega kręcenie awantur, wywoływanie kryzysu. Jeśli czujesz się w czymś niewystarczające, to najlepiej wywołać kryzys, bo on cię tak jakby zwalnia z odpowiedzialności za to, do czego czujesz się niewystarczający. Nie mogę dzisiaj rozwiązać, nie wiem, problemu z tym, że w domu jest zimno, bo jestem pijany. Nie mogę dzisiaj napalić w piecu, bo płaczę. A kiedy płaczę, to przestaje mnie obchodzić w ogóle to, czy jest zimno, czy jest ciepło. Liczy się dla mnie tylko mój stan emocjonalny. Moją główną nagrodą jest to, że w ogóle czuję się pokrzywdzony, czyli się ofiarą, czyli zrzucam odpowiedzialność na wszystko dookoła, poza mną. A więc mam w domu zimno, bo świat przytłacza mnie emocjonalnie tak bardzo, że nie jestem w stanie zajmować się swoimi obowiązkami, bo płaczę, bo jestem nieszczęśliwy, bo jest mi wszystko jedno, bo jest mi obojętne. Patrzę z dużą, nie powiem pogardą, bo rozumiem, co ludźmi kieruje, natomiast zawsze mam się ochotę popukać w czółko, kiedy jakiś człowiek dotąd mnie prowokuje, aż rozpętuję w końcu awanturę, bo ja bardzo łatwo stawiam granice, znaczy ja bardzo długo się przyglądam, mam wyrozumiałość, po czym ktoś w końcu po prostu już tak przegina, że mu zwyczajnie mówię, zamknij się, kurwa. Albo jeśli masz tak do mnie mówić, to zaraz tam wypierdolisz, no po prostu, tak? Albo spójrz na siebie. I takie osoby doprowadzają do tego, że w końcu dostają po prostu ode mnie zjebę i na przykład ostentacyjnie przestają jeść. Ja już takich osób widziałam kilka. Że nagle chłop, który zjada dziennie 3-4 tysiące kalorii, on zje suchą kromkę chleba albo z masłem, tak? I oczywiście taki chłop przestaje mieć siłę do czegokolwiek i leży 2-3 dni i cierpi. To jest autoagresja. Faceci rzadko płaczą, dużo rzadziej niż kobiety, więc oni takim zamkniętym, zapalczywym, milczącym gniewem raczej dokonują autoagresji. I kobiety właśnie mogą płaczem. Natomiast to tak jak z tym nożem, wszystkim można sobie zrobić krzywdę, jeśli stosujesz to w tak głupi sposób, jak na przykład właśnie, że chwytasz się brzytwy, tak? Żeby dojść do stanu, w którym płacz jest autoagresją, to trzeba przejść morze łez.
To znaczy, trzeba wypłakać przeszłość, trzeba wypłakać rzeczy, na które nie mamy wpływu. Trzeba się przygotować na to, że one zawsze się będą pojawiały. Ja miałam kilka nieudanych związków, bardzo trudnych. Dlaczego? Ja bardzo chcę być kochana. Związek to jest coś, co bardzo sobie cenię. I ja widzę w ludziach zalety, a nie wady. Ja widzę swoje wady, w związku z czym wady u innych ludzi są dla mnie w ogóle normalne i w pakiecie. Ja widzę wyjątkowość człowieka, w związku z czym zdarzało mi się wiązać z facetami, którzy mieli naprawdę bardzo duże problemy ze sobą. Ja miałam wyrozumiałość. W którymś momencie okazywało się, że oni z tej wyrozumiałości jedynie nie korzystają. Korzystają biernie, po prostu wykorzystują ją, tak? I kiedy ja widziałam po prostu upadek jakiegoś kolejnego swojego partnera, kiedy się spotykałam z bardzo podobną agresją w stosunku do mnie, ona zawsze dotyczy tego, że faceci się czują przy mnie słabi. Ja umiem to ogarnąć, tamto, siamto i owamto. Ja ogarnęłam to, to, to i tamto. Ja bardzo dobrze wiem, co mówię. Ja jestem pewna siebie. I wyobrażam sobie, że ciężko jest być w ogóle przy takim człowieku, bo trzeba być osobą równie pewną siebie, swego, tego, co robi, jak ja, żeby nie czuć się niepewnie. A równocześnie, kiedy jesteś mężczyzną, to chciałbyś być przewodnikiem. To jest naturalne. A ciężko jest przewodzić osobie, która ma na przykład więcej doświadczenia od ciebie w różnych rzeczach. A ja mam dość ekstremalne doświadczenia, tak? Od budowlanki przez psychologię, od survivalu po imprezy masowe. W zasadzie, gdzie nie pójdę, się potrafię odnaleźć i miałam z czymś do czynienia. Więc wszelkie niedowartościowania moich partnerów kończyły się wyżywaniem się na mnie zwyczajnie, szukaniem, jak obniżyć moje dobre samopoczucie, moją dobrą samoocenę, jak mi rozwalić jakąś pracę, jak sprawić, że poczuję się niepewnie. Najbardziej chamski tekst, który usłyszałam wcale nie od jednego faceta, to było ciekawe, jak sobie poradzisz z owcami, jak się wyniosę. Teksty z października, tak? Z październików, gdzie mieszkam w domu w górach, wiadomo. A moje owce mają wyjątkowo oporny charakter. To obrazuje, z jak ukrytą głęboką frustracją u moich partnerów mam do czynienia. No nie ukrywajmy, partnerów w moim domu. Partnerów w moim życiu, którzy wskakują w moje życie, a nie ja w ich. Podczas gdy kobieta to jest zazwyczaj ta, która wchodzi jakby na włości życiowe mężczyzny. I dla mnie to jest coś tak raniącego, że ja zawsze będę płakać, słysząc coś takiego i będę płakać, widząc w kolejnej osobie tą tępą nienawiść związaną tylko i wyłącznie z własnym poczuciem indolencji. Zawsze będzie mi to rozdzierać serce, choć ono powoli zamienia się w bryłę lodu. Nie w każdej dziedzinie życia wyrozumiałość wobec drugiego człowieka wystarczy, zrozumienie jego problemów wystarczy. Ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, a ponieważ mamy potrzebę bycia kochanymi, szanowanymi, cenionymi, mamy potrzebę posiadania poczucia bezpieczeństwa. I jeśli się okazuje, że kobieta ma na przykład, tak jak ja, koło siebie mężczyzn z kompleksami jakimiś, a szczerze mówiąc, ja nie znam facetów bez kompleksów. Ja nie znam za bardzo ludzi bez kompleksów. Znam jedną parę, gdzie dwoje ludzi jest zdrowo nastawionych do swojego poczucia własnej wartości, w związku z czym są dobrą i szczęśliwą parą. Natomiast większość ludzi niszczy się wzajemnie w oparciu, w imię swoich kompleksów, swojego niedowartościowania, swojej niepewności. I to ma przecież bardzo realne przełożenie na moje życie, tak? Bo ja
muszę na przykład się rozstawać z niektórymi ludźmi, z którymi próbuję coś robić, bo oni zwyczajnie jak świnie zaczynają kopać dołki w którymś momencie. Dokładnie w tym, w którym zaczynają czuć jakąś siłę, którą ja im dałam, swoją wiarą, swoim wsparciem, poczuwają pierwszą siłę i zaczynają mi się rzucać do gardła, po prostu po to, żeby sprowadzić mnie do pozycji jakby osoby równej im. Równej im, tłumaczą to sobie na swoją zakompleksioną psychikę, czyli na przykład jako osobę o równej wiedzy, czy o równym doświadczeniu, o równym zagubieniu, o równej ilości kompleksów. Zaczynają mi przypisywać swoje intencje, swoje jakieś dziwaczne kompensacje. Zaczynają mnie oskarżać o siebie tak naprawdę, a nie o mnie. I efekt jest taki, że ja nie jestem usatysfakcjonowana swoimi bliskimi relacjami, bo jest w nich bardzo dużo dystansu, samotności, trucizny. I będę nad tym płakać, bo to jest smutne. Będę nad tym czasami płakała, żeby mi serce nie zamarzło do końca. Wrażliwość, potrzeby emocjonalne to jest też siła, nie tylko jest słabość. To jest i to, i to. Jak każda inna cecha człowieka, każda inna cecha czegokolwiek w ogóle, ma zawsze dwa końca, dwa bieguny i dwa aspekty. Więc jeśli przepłakałeś swoje życie, przepłakałaś swoje życie, to się zastanów przede wszystkim, co ten płacz, jak to się dzisiaj mówi, triggeruje. Czyli co go uruchamia. Co jest tym punktem zapalnym, który sprawia, że ten płacz nagle wybucha. A potem zajmij się tą sprawą w swoim życiu. Dziękuję.